Dlaczego jako ateista obchodzisz Boże Narodzenie? Jasne. Mógłbym się zasłaniać tym, że to nie jest tylko święto należące do polskiej większości religijnej. Mógłbym zacząć opowiadać o dowodach na przedchrześcijańskie korzenie obchodów przesilenia zimowego i o tym, jak wiele tradycji i wiary Słowian przemyciliśmy do dzisiejszych czasów, a chrześcijaństwo doczepiło się po prostu do już istniejących obchodów. Choinka, sianko pod obrusem, lampki, świeczki, rozmawianie ze zwierzętami, jemioła, podarki. Ciężej w zasadzie wskazać w Bożym Narodzeniu elementy chrześcijańskie. A ja szukam oryginału i prawdy. Mógłbym mówić godzinami o Szczodrych Godach czy kolędzie. Święcie Słowian, które opowiada o zwycięstwie światła nad ciemnością, o odwiecznie toczącym się kole pór roku, które właśnie w tym czasie zatacza kolejny pełny obrót. Od tego momentu dni robią się znów dłuższe. Wygramy. Jak zawsze okrutna zima się skończy. Zapasów starczy nam spokojnie do wiosny i znów bogowie urodzaju zatriumfują. Ziemia jest już brzemienna, więc musimy tylko dotrwać do porodu. Mógłbym dowodzić tego, że nie ma w zimę miejsca na gorącego żydowskiego pustynnego Boga i wspominać, jak nasi przodkowie w tych dniach pamiętali o swoich przodkach. Gdy w najkrótszą noc w roku drzwi między światem zmarłych i żywych są uchylone, zostawiali dla duchów puste miejsce przy stole i karmili ich trupimi potrawami, grzybami, makiem, orzechami, suszonymi owocami. Ale nie będę tego robić. Inną powszechną taktyką ateistów jest opowiadanie, że w święta nie myślimy tak naprawdę o Jezusie. Bo przecież spotykamy się z rodziną, więc stresujemy się doborem jak najbardziej szalonych skarpet dla nowoczesnego wujka. Albo wręczając prezent babci, przekonujemy ją, że wcale to nie było takie drogie i niech ona też coś ma od życia. No i uśmiechamy się, gdy nasze dzieci widzą swoje prezenty i są z nich zadowolone, a w duchu cieszymy się jeszcze mocniej, bo wiemy, że sami się będziemy mogli pobawić tymi klockami. Są migające światełka, soczyste choinki, kolorowe bombki, rumiane mikołaje, rozświetlone ulice miast, korzenne herbatki. Jest też jedzenie i całe przygotowania, pierniki, czekoladki. Trochę stresu tu i ówdzie. Czasem się coś przypali, ktoś zapomni kupić śledzi albo weźmie nie te, co trzeba, a przecież wiesz, że tata może jeść tylko Lisnera. Ale na końcu jest to cudowne napełnienie brzuchów wspaniałymi potrawami. Uczucie spełnienia i wypełnienia sałatką. Ale to też nie byłaby cała prawda, bo ja myślę o Jezusie. A dokładnie o Jezusku. O tym maleńkim, zasmarkanym Bogu, Bożku, Bożeńku, płaczącym wysokim krzykiem noworodka, który przeszywa ciszę jak grom i chwyta tak mocno za serce, że aż boli. Myślę o biedzie, w jakiej przyszło mu się urodzić, jak ciężko było jego rodzicom, bez pomocy i w takich trudnych warunkach wychowywać malucha. Uwielbiam kolędy i znam ich bardzo dużo na pamięć. Lubię te skoczne i podniosłe, z chwałą i glorią, ale najbardziej poruszają mnie te intymne kołysanki i ludowe piosenki. Bóg nie jest w nich tym potężnym, wszechmocnym, okrutnym, zazdrosnym i wybuchowym starcem, tylko staje się maleńkim, dzieciątkiem, dzieciąteczkiem, panionteczkiem, perełką i pieścidełkiem. Ma powieczki i usteczki, łzy leje, w nóżki mu zimno. Przypominam sobie, jak rodziła się moja córka. To pomarszczone maleństwo, bezbronne i zależne w 100% od nas, w którym zakochałem się na zabój od pierwszego wejrzenia, dla którego mógłbym przenosić góry i mordować. Pierwsze 2 godziny jej życia płakałem histerycznie z samego dna mojego serca, bo mój mózg nie był w stanie poradzić sobie z zalewem tej potężnej miłości. A potem, gdy ziewała, wzdrygała się, czy patrzyła po prostu, albo nawet nic nie robiła i tylko oddychała i spała, nie mogłem oderwać od niej wzroku. Od mojego dzieciąteczka, paniąteczka, perełki, pieścidełka. Kolędy, mając tak mocne miejsce w naszej kulturze i naszych sercach, zaczęły wyskakiwać poza kontekst religijny. Mogliście słyszeć współczesne ich wersje z tekstami parodystycznymi czy kibicowskimi, ale tradycja ich przerabiania jest dużo starsza niż YouTube i stadiony piłkarskie. Pod znane wszystkim melodie kolęd dopisywano pieśni patriotyczne w czasach zaborów i kolejnych zrywów narodowych, łącząc Polskę i polskość z sakrum.
Na przykład z czasu powstania listopadowego zachował się hymn do Boga, który na melodię Bóg się rodzi nawołuje. Twórco świata, przed Twym tronem lud Polski z pokorą staje i z czołem w ziemię schylonym hołd Ci winny z czcią oddaje. Kieruj małymi siłami lub złącz z przodków popiołami. Nie pragniemy nic cudzego, tylko znowu mieć kraj cały, używać szczęścia prawego i dawnej Polaka chwały. Racz, niech zaszczytnie Wawrzyny wieńczą polskie prawe syny. Wiązano narodzenie i zmartwychwstanie Jezusa z odrodzeniem Polski, jak w tej kolędzie z okresu powstania styczniowego. Przez Twe narodzenie, Jezu, drogi Panie, dajże całej Polsce świetne zmartwychwstanie. Zwaśnionych braci połącz jednością, a nas obdaruj świętą wolnością. Odajże nam, Panie, niech Polska powstanie. Z kolei w 1915 roku kolęda Legionów wzywała Jezuska. Pastuszkowie, Boże Dziecie, oznajmili hen po świecie, przez Legionów pacholęta zwiastowana wolność święta, wolność święta. Błędem byłoby jednak myśleć, że takie patriotyczne kolędy to tylko domena prawicy. Tą formą posługiwali się także socjaliści. Kolęda robotnicza z 1902 roku wykrzykiwała: teraz, robotnicy, w ciężkiej żyją doli, socjalizm z ucisku nas wszystkich wyzwoli, tylko się kochajmy, razem się trzymajmy, hej, kolęda, kolęda. Bo kiedy powstaną i miasta, i wioski, to zniknie niedola, znikną czarne troski, wykrzykniemy razem ogniem i żelazem, hej, kolęda, kolęda. Takie kolędy socjalistów krytykowały nawet Kościół. Księża nasi i biskupi zawsze mówią, żeśmy głupi. Jak to może, tak nas łupi. Alleluja, alleluja. Pod Chrysta się kryją tarczą, prawdą czystą wciąż frymarczą, a skazalnic na nas warczą. Alleluja, alleluja. Inne pieśni, jak ta kolęda robotnicza, którą znalazłem w gazecie z 1907 roku, sprzeciwiały się antysemityzmowi. Ale pamiętajmy słowa Zbawiciela, żeśmy wszyscy bracia w kole ludu wiela, prześladować Żyda na nic się nie przyda, hej, kolęda, kolęda. Gdy się tak wszyscy za jedno zbratamy, wrogów naszych wspólnych wtenczas pokonamy i sami na ziemi raj sobie stworzymy, hej, kolęda, kolęda. Przesłanie Jezusa było dla proletariatu jawnie socjalistyczne, jak śpiewali w pieśni Dziś obchodzi cały lud. Bogacze go męczyli, na krzyżu zawiesili, że chciał zrównać biedaka z bogatym, by ten był jego bratem, jak Pan Bóg przykazał. Pomyślę w te święta o Jezusie, a dokładnie o Jezusku. Pomyślę o tym, jak Maria i Józef z małym Jezuskiem musieli emigrować do Egiptu, uciekając przed szalonym dyktatorem. Mieli szczęście, że nie zatrzymał ich wysoki płot albo straż graniczna, która pod lufami karabinów cofnęłaby ich do Betlejem. Historia Mesjasza zakończyłaby się już wtedy, na Jezusku. Zgodnie więc z naszą piękną polską tradycją ułożyłem swoją wersję znanej kolędy. Gdy ta Syryjka syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Lili, lili, laj, jesteśmy już w Polsce. Lili, lili, laj, porzuć wszelką troskę. Maleńki Isa zasnął cicho w domu. Jest mu cieplutko, uciekł od bomb gromu. Lili, lili, laj, śpi, mały uchodźco. Lili, lili, laj, śni, aniołku, słodko. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli Ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcjareligii.pl.